Witajcie. Czas na film z Waszymi pytaniami i naszymi odpowiedziami. Seria Q&A ma już ponad 40 odcinków, a Wasza pomysłowość i dociekliwość związana z pracą kierowcy, obsługą pojazdów ciężarowych i regulującymi to wszystko przepisami wcale się nie kończy. Jak zawsze przypominam, że ten cykl powstaje tylko dzięki widzom kanału, więc jeśli macie jakieś pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedź w jednym z naszych filmów, to sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Zachęcam Was też do subskrypcji kanału, bo to pomoże przy rozwoju naszej YouTube'owej działalności. A jak spodoba Wam się ten odcinek, to łapka w górę będzie też miłym gestem. Z góry dziękuję i zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Kiedy nie trzeba używać pasów? Czy tylko z certyfikatem XL? Rozumiem, że w tym przypadku widz pyta o to, kiedy nie trzeba używać pasów podczas transportu towarów w firance, bo wiadomo, że w chłodni pasy nam się nie przydadzą. Więc jeśli mowa o naczepach, które nie mają sztywnej zabudowy, to sprawa komplikuje się o tyle, że nie wszystkie te pojazdy są takie same. IRU, czyli Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego, grupuje pojazdy pod względem wytrzymałości ścian bocznych na trzy podstawowe kategorie, które są ściśle powiązane z normami spełnianymi przez ich konstrukcję. Tu mowa o pojazdach z kurtyną. Wymienione są zabudowy bez wytrzymałości, z wytrzymałością na poziomie 30%, które spełniają normę L, oraz wytrzymałością sięgającą 40% i tu mowa o normie XL. Ale to wymaga dodatkowych wyjaśnień, bo na przykład mówiąc o naczepie spełniającej normę EN 12642XL, te 40% wytrzymałości odnosi się do maksymalnego ciężaru ładunku, który jest równomiernie rozłożony na całej długości naczepy i który nie przekracza 75% jej wysokości. Przy czym współczynnik tarcia nie może być mniejszy niż 1/10. Jeśli te warunki są spełnione, to ładunek nie musi być zabezpieczany dodatkowymi środkami. Wystarczą ściany boczne. Dodać należy, że przy certyfikacie XL bardzo ważna jest również zwiększona wytrzymałość ściany przedniej. Jeśli ściana przednia jest zbudowana zgodnie z normą XL, to powstrzyma oddziaływanie siły o wartości do 50% ładowności pojazdu. W sytuacji, gdy współczynnik tarcia jest równy 0,3 bądź wyższy, to przednia ściana powinna znieść obciążenie do pełnej ładowności pojazdu. Ale to przy certyfikacie XL. Dla porównania podam wartości dla normy L, bo tutaj jest nieco więcej komplikacji. Przednia ściana naczepy z tą normą w pojazdach powyżej 12,5 tony ma ograniczony wymóg wytrzymałości do 5 ton. Oznacza to, że w zależności od współczynnika tarcia ściana może zablokować ładunek od 7,8 tony do 25,4. Oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków. Jeśli towar miałby ważyć więcej w odniesieniu do współczynnika tarcia, to należy go w naczepie o normie L dodatkowo zabezpieczyć pasami. I tu jest odpowiedź na pytanie widza. Tak ten temat wygląda w obszarze teoretycznych rozważań oparty o normy obowiązujące w Europie. Następny temat. Ile waży bateria w ciężarowych elektrykach? Waga baterii w ciężarówkach elektrycznych to bardzo ciekawy temat, bo przecież każdy dodatkowy kilogram ograniczy nam dostępną w ramach DMC ładowność. Oczywiście tutaj są już planowane regulacje, które elektrykom umożliwią w przyszłości powiększenie DMC do 44, a nawet 48 ton, o czym mamy osobny odcinek. W każdym razie ciężar baterii w pojazdach, które muszą przewozić ładunek, jest kwestią dość problematyczną, bo po prostu ogranicza ich możliwości transportowe. Dlatego też producenci niechętnie dzielą się tymi informacjami. Wiemy, że w wydajnych elektrykach osobowych, czyli takich, które mają już konkretny zasięg, waga baterii sięga od 500 kg do nawet tony w osobówce. Więc teraz pomyślcie sobie, ile może ważyć bateria w pojeździe ciężarowym, który potrzebuje znacznie większej mocy, a dodatkowo na przykład w transporcie międzynarodowym wymaga konkretnych zasięgów. Dokładnej odpowiedzi na ten temat nie mam, ale można znaleźć pewne szacunki, które odnoszą się właśnie do wagi baterii. Amerykańscy badacze obliczyli, że aby pojazd elektryczny mógł wykonywać codzienną pracę, tak samo jak wykonują ją obecnie ciągniki siodłowe z silnikiem diesla, musiałby mieć baterię ważącą nawet 14 ton. A to dużo. Ale mówimy tu o podobnym zasięgu, jaki oferują silniki spalinowe. A samo badanie jest dosyć stare. Oczywiście obecnie testowane pojazdy mają mniejszy zasięg, więc ich baterie są też stosunkowo lżejsze niż te podane w szacunku. Pewną podpowiedzią co do ewentualnej wagi baterii są też unijne plany zwiększenia DMC dla ciężarowych elektryków o 4 lub 8 ton. Warto to wziąć pod uwagę.
Trzeba też pamiętać, że technologia jest w stałym rozwoju, co oznacza, że waga, pojemność i wydajność baterii oraz inne ich parametry mogą poprawić się w przyszłości. Może kiedyś uda nam się przetestować jakiegoś ciężarowego elektryka. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ich temat. Kto ma płacić za prąd przy ciężarówkach elektrycznych z pantografem? Na koniec pytanie o ciężarówki z pantografem. Ten temat wywołał sporo szumu w komentarzach i w sumie nic dziwnego, bo sam w sobie jest dość kontrowersyjny. Pytanie, które przewijało się najczęściej, dotyczyło tego, kto będzie płacił za prąd wykorzystywany przez ciężarówki, które będą pobierały energię z sieci trakcyjnej. Tego do końca nie wiadomo, ale dokopałem się do dwóch prawdopodobnych scenariuszy. Pierwszy jest taki, że pojazdy z pantografem będą po prostu wyposażone w licznik. On miałby zapisywać ilość zużytego prądu i na podstawie tego firma miałaby płacić. Druga opcja to opłata ryczałtowa. Warto jednak dodać, że nie ma na razie widoków na to, by gdziekolwiek na świecie ten pomysł został zrealizowany w pełnej skali, więc chyba nikt nie opracował jeszcze systemu opłat na jego potrzeby. Ale myślę, że akurat przy tej technologii płatności są najmniejszym problemem. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o komentowaniu naszych filmów. Im więcej ciekawych pytań dodacie, tym lepsze będą odcinki Q&A. Dzięki za dzisiaj i życzę szerokości C+E. Do zobaczenia!